Prowadzenie firmy przypomina trochę szukanie skarbów. Nawet najlepsze przygotowanie nie da nam gwarancji na szybkie i duże zyski. Jaka była historia powstania firmy? Firma powstała w roku 2009. Trójka ludzi spotkała się ze sobą. Połączona pasją do sportu, stwierdziliśmy, że warto tą pasję przekuć na biznes. Z wykształcenia jesteśmy psychologami, informatykami. Niemniej od dziecka uprawialiśmy sport, piłkę nożną i z tym sportem mieliśmy do czynienia przez cały okres naszej młodości, później już życia dorosłego i wpadliśmy na pomysł, aby tą pasję właśnie przekuć na coś konkretnego. A czym się konkretnie zajmuje Wasza firma? Firma zajmuje się organizacją imprez sportowych. Głównym punktem, wokół którego działamy, jest nasz portal 40minut.pl. Jest to portal traktujący o dyscyplinie sportowej, jaką jest futsal, czyli halowa odmiana piłki nożnej. I wokół tego portalu dzieją się różne eventy, różnego rodzaju działalności, które mają z jednej strony promować tą dyscyplinę sportową, promować nas i promować zdrowy tryb życia. Jaka była rola inkubatora w rozwoju Waszej firmy? Inkubator przedsiębiorczości dał nam możliwość dalszego rozwoju. Inkubator dla nas pełni głównie rolę doradczą. W ostatnim czasie uzyskaliśmy dużą pomoc właśnie doradczą w zakresie napisania, realizacji projektu unijnego. Tutaj inkubator bardzo nam pomógł. Generalnie czujemy duże wsparcie od osób pracujących w inkubatorze i od całej instytucji. Jak się nie dać zwieść wizji wielkich pieniędzy? Nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Samoistnie pojawia się ta wizja dużych korzyści finansowych. Jednakże w miarę działania, w miarę realizacji różnych imprez, tworzenia, rozwoju strony internetowej, zaczynaliśmy dostrzegać pewne kroki, które musimy podjąć, pewne kamienie milowe, które musimy osiągnąć, aby zrealizować ten cel ostateczny, czyli popularyzacja firmy i popularyzacja dyscypliny sportowej. Po prostu pokora, inaczej czas, doświadczenie uczy pokory i my się tego nauczyliśmy jakby przez rok naszej działalności. Istotne jest to, żeby właśnie ta wizja tych pieniędzy nie była tą, która przesłania tak naprawdę działanie. Uważam, że finanse przyjdą, jeśli za tym pójdzie odpowiednia ilość włożonej pracy i za tym pójdzie pasja, którą i energia, którą się w to działanie włoży. A co doradzisz początkującym przedsiębiorcom? Przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą na rynek, muszą rozpocząć od znalezienia pomysłu i idei, swojego miejsca tak naprawdę na rynku i muszą mieć pasję, muszą robić to, co robią, muszą robić z taką energią wewnętrzną i wiarą w to, że im się uda, niezależnie od trudności, bo ich jest naprawdę mnóstwo. Tacy młodzi przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, myślę, że dla nich, może zbyt idealistycznie na to patrzę, ale myślę, że jak ktoś włoży pasję, pracę, energię, to prędzej czy później osiągnie sukces. Biznes, ciężka praca czy łatwe pieniądze? Posłuchajmy eksperta. Szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej trzeba uważać, żeby nie dać się zwieść wizji ogromnych pieniędzy, wielkich pieniędzy, wizji wolności, dowolności,
wyboru tego, co i kiedy mogę kupić. Działalność gospodarcza to przede wszystkim ciężka praca. Nawet jeśli mam fantastyczny pomysł na biznes, mogę ten pomysł bardzo łatwo zniszczyć, nie dbając o ekonomikę finansową, o to, abym miał pieniądze na to, na co są one faktycznie potrzebne. To nie jest tak, że jeśli mam fantastyczny pomysł na biznes i nawet znajduję inwestora, to od razu mogę sobie pozwolić na kupno super auta, na kupno super nieruchomości, tak, pod biuro czy pod dom i mogę wydawać nieograniczone ilości pieniędzy na dowolny cel. Na początku przede wszystkim muszę zadbać o to, aby tych pieniędzy starczyło na to, co jest najważniejsze. Na działania biznesowe, na zatrudnienie kluczowych pracowników, na działania marketingowe, na tak naprawdę rozwój tego biznesu, o który chcę zadbać. Wielkie pieniądze przyjdą, jeśli poświęcę swojej pracy, swojemu biznesowi odpowiednią ilość czasu i zaangażowania. I tak naprawdę to właśnie o to chodzi. Zaangażowanie, ogromna praca własna i dbałość o to, co zostało mi powierzone w postaci środków finansowych, na przykład przez inwestora. Jak wyglądał początek działalności Twojej firmy? Tak naprawdę z przedsiębiorczością miałem do czynienia zdecydowanie szybciej. Ponieważ jako małe dziecko już kombinowałem, jak zarobić na te cukierki i sposobów było kilka. Od takich ogólnie dostępnych, jak zbieranie jagód w lesie i sprzedaży jej przy ulicy, poprzez wesela, czyli samochody, które jechały z kościoła i rozciąganie sznurka i zbieranie też jakichś drobnych funduszy. Natomiast taka prawdziwa działalność zarejestrowana zaczęła się w 1992 roku. To była cukiernia na osiedlu bajkowym w Poznaniu, w piwnicy. Zaczynaliśmy od zera. Ta działalność nie trwała zbyt długo, ponieważ ja jeszcze w międzyczasie studiowałem, więc to była praca w nocy, potem była trzeba jechać na uczelnię, więc to wszystko nie pozwalało mi, żeby to tak mocno rozwijać. W międzyczasie przyszedł do mnie kolega i zaproponował biznes z pościelami wełnianymi. Te pościele wełniane sprzedajemy do dziś. W międzyczasie było kilka innych inwestycji, innych biznesów. Z takich najbardziej ważnych to jest hotel czterogwiazdkowy w Opalnicy Sport & Spa, który właśnie niedawno oddaliśmy do użytku, który ma być centrum pobytowym na Euro 2012. Czy myślisz, że istotne jest to, żeby szczególnie na początku nie dać się zwieść wizji wielkich pieniędzy? Tak, zdecydowanie tak. No, ja tu się posłużę przykładem Małysza, który nie patrzy, co osiągnie za rok, za dwa, za trzy, tylko mówi, on musi oddać dwa równe, dobre skoki. Tak? I mniej więcej to tak wygląda, że patrzymy na dzień dzisiejszy, na dzień jutrzejszy. Oczywiście musimy mieć wizję czegoś, co się skończy za kilka lat. Natomiast działamy z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień i wtedy dojdziemy do tego celu, który sobie tam postawiliśmy, jakiegoś bardzo wysokiego, tylko trzeba wiedzieć, że tego celu się nie osiąga od razu i na pewno nie jest taki prosty, jak sobie ktoś zakładał na samym początku, że on zrobi kilka rzeczy i ten cel już osiągnie. Nie, no, zakładamy zazwyczaj bardzo optymistycznie pewne nasze rzeczy, no i potem pojawiają się kłody, które trzeba omijać, przeskakiwać, ale jak ktoś jest wytrwały, to zawsze sobie z tymi kłodami poradzi i dojdzie do celu. Czyli wizja wielkich pieniędzy jest potrzebna jako cel dalszy, ale nie na początku. No, tak, zdecydowanie. Czy to wizja wielkich pieniędzy, czy to wizja celu, bo zazwyczaj przedsiębiorcy w mojej ocenie chcą coś budować, czyli chcą te klocki układać, tak? I wizja jest potrzebna, natomiast większe zadowolenie i satysfakcję daje sam fakt budowania i tworzenia czegoś niż pieniądze same w sobie.
Myślisz, że optymizm jest potrzebny w biznesie? Tak, zdecydowanie. Bez optymizmu się nie da zrobić biznesu. Dlaczego? Myślę, że pesymiści nie robią biznesu. Przynajmniej ja nie znam takich osób, które są urodzonymi pesymistami i robią biznesy, ponieważ no, to nie idzie w dobrą stronę, no bo raz, że trzeba siebie zmotywować, ale jeszcze trzeba zmotywować swoich pracowników, więc ciężko mi sobie wyobrazić pesymistę, który przychodzi do pracy i mówił, dzisiaj będzie źle, po co wy tu przyszliście w ogóle. Także myślę, że zdecydowanie optymizm. A co mógłbyś doradzić początkującym przedsiębiorcom? No, żeby się nie bali. Żeby szli przed siebie małymi kroczkami, stawiać sobie cele, realizować je i tak naprawdę najważniejszą rzeczą to jest realizacja celów, tak? Bo możemy sobie usiąść, pomysł możemy mieć świetny, wiele osób ma świetne pomysły, natomiast problem zaczyna się, kiedy trzeba je realizować, tak? I przy pierwszym niepowodzeniu już się poddają. Prawdziwi przedsiębiorcy po prostu wymyślają inny schemat działania, jak znowu coś nie idzie, to jeszcze inny schemat działania i w końcu dochodzą do tego, który pasuje temu, co oni wymyślili i osiągają ten cel, który oni założyli. Świetnie rokujący biznes może okazać się daleki od naszych finansowych wyobrażeń. Nie warto się jednak tym zrażać. Solidną i systematyczną pracą z pewnością osiągniemy upragniony sukces. Oh,